Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jak w tytule, jest okej. Troszeczkę zrobił się tutaj pogłos, a mianowicie wywaliłem półki, żebym miał tutaj więcej miejsca do prac, jakie mam zamiar przeprowadzić. Kurde, nie wiedziałem, że takie echo się tutaj zrobi. Może to troszeczkę przeszkadzać, ale zobaczymy, jak to będzie słychać na komputerze. Jak widzicie w centrum, przed nami stoi Pit Gang. Będziemy się za niego wkrótce zabierać w kolejnym odcinku. Czyli jak obiecałem, zrobimy światła, ale nie do końca. Muszę z czegoś zrezygnować, ponieważ dużo się przeciąga. Muszę podjąć drastyczne środki, czyli rezygnujemy z projektu LED Pitbike'a. Mianowicie nie będę robił tych świateł, nie będziemy jeździć w nocy, w sensie tych zielono, takich tam obręczeń. A dlatego, że dużo kombinacji, a chcę teraz wszystko pokończyć, wszystkie projekty jak najszybciej i odrobić, bo składało się roboty od Pirona i kurde, nie jestem w stanie przerobić wszystkiego, więc muszę podjąć drastyczne kroki i pokończyć wszystko jak najszybciej się da, w sensie zrobić kurde te światła. Nie chodzi mi o te LEDy, co wam podsyłałem, ewentualnie macie zdjęcia poglądowe, nie o te LEDy mi chodzi, tylko o zwykłe światła na akumulator i żeby było ładowanie akumulatora, takie typu sprawy. Przy okazji, jak będę to robił, to ponagrywam wam, jak podłączyć światła w takim na przykład Pingangu, MRF-ie, ICF-ie i innych typu spraw z innym statorem niż seryjny, niż w Loncinie. Nie w tym, ale w następnym, typowo poświęconym tej tematyce, nagram wam, jakie są różnice, jak to podpiąć, żebyście już nie wprowadzali się w błąd, nie palili sobie lamp, nie popełniali moich błędów. Troszeczkę mnie boli tylko to, że kurde, nikt mi nie pomoże. Nikt mi nie pomoże, muszę do wszystkiego sam dochodzić. I kurde, a potem jeszcze się dzielę tą wiedzą i wszyscy mają potem wywalone, nie? No ale trudno, no. Taki już jestem. Poświęcę się po raz kolejny dla was. Pokażę wam moje dziesiątki godzin spędzone przed komputerem. Dam wam wszystko jak kurde na tacy. Nie będziecie musieli szukać ani nic, męczyć się, palić lamp, bo parę lamp spaliłem. No, nad jakimiś donatami albo na czymś takim będę musiał pomyśleć, bo jak tak dalej pójdzie, to ja puścicie mnie z torbami, tak wam szczerze powiem. Bo jak ja będę do wszystkiego dokładał, a potem wam wszystko kurde na tacy dawał, no to ja zbankrutuję, tak wam powiem. Dobra, żeby ten odcinek zbyt długo nie trwał, tak wam z grubsza tylko pokażę. Ogólnie potrzebowałem jak najwięcej miejsca w tej części tego warsztatu, ponieważ jak tu będę jakiegoś kłada robił albo coś w tym stylu, tak oczywiście takiego mniejszego, bo tutaj do tego pomieszczenia to byle czego nie wprowadzę. Jest tutaj ciężka droga, żeby się dostać, a nie mam za bardzo gdzie nakręcić materiałów. Przeważnie po pracy już jest ciemno, czekam z niecierpliwością na zmianę czasu, żeby tą godzinę dłużej mieć, można byłoby się przejechać wreszcie, bo już kurde naprawdę od długo już nie jeździłem tak typowo enduro tym pitbike'iem, ewentualnie jeszcze tutaj sąsiad myśli nad dołączeniem do ekipy, pitbike rider tam zapracowany, też nie ma czasu, zostałem praktycznie sam ze wszystkim, więc no trzeba tam kurde szaleć. Tak samo w tym odcinku mogę podziękować nowym modelatorom na grupie, bo naprawdę robią bardzo dobrą robotę, jeśli oglądają, no to dzięki za pomoc. Zatrudniłem tam chyba dwóch albo trzech nowych modelatorów, więc no robią robotę i odciążają mnie kurde od tej grupy. No i ładnie tam widzę, że są wzrosty, ludzie nie oczekują na te posty tak zbytnio, jest ładnie to wszystko filtrowane, więc no jeśli nie wiecie o co chodzi, jeśli chcecie wiedzieć o jaką grupę chodzi, no zapraszam, na dole w opisie pod filmem jest link do tej grupy, ona jest poświęcona typowo pitbike'om i tyle. Zawężyliśmy tylko i wyłącznie do pitbike'ów, więc jeśli jesteście zainteresowani tematyką pitbike'ów, coś więcej chcecie się dowiedzieć, kupić, sprzedać, tego typu sprawy, zapraszam na grupę. Link na dole w opisie pod filmem. Czyli jak mówiłem, jest okej, no.
udało się tutaj porządek zrobić, chociaż to tylko i wyłącznie jest początek. Spawarkę już wciągnąłem, ale to do przyszłych projektów, w sensie projektów, takich modyfikacji, które zobaczycie niebawem, będzie mi potrzebna tutaj spawarka, więc no niestety, ale musiałem ją tutaj wciągnąć. Jeszcze, jak wiecie, niedawno dodałem ciekawego posta na YouTube. Mianowicie jest szansa, że niebawem turbinkę załatwiłem, blow-offa też mamy, a to będzie do projektu 140, ale duże jest prawdopodobieństwo, że nie wleci turbina do Pitganga, ze względu takiego, jak tam ludzie pisali, że jest w bardzo dobrym stanie. No naprawdę jest w bardzo dobrym stanie i szkoda mi tego Pitbajka katować turbiną, nie? Więc duże prawdopodobieństwo, że turbina wpadnie do tego sprzętu, co ostatnio przyjechał, czyli Diabolini. Do 140 jeszcze będę musiał zamontować blow-offa, żeby to kurde jakoś upuszczać to doładowanie podczas zamknięcia przepustnicy, żeby czegoś nie rozwaliło. A naprawdę taka 140 już będzie robić uczciwe ciśnienie spalin do napędzenia takiej turbinki. Zaraz będziecie się mnie jeszcze pytać, z czego ta turbina? Od czego ją masz? Jakieś oznaczenia, czy coś w tym stylu? Tą turbinę wziąłem ze złomu, jak widać jest cała zażygana. Jest to z jakiegoś Opla. I tyle, leżała luzem, wziąłem ją. Tabliczki znamionowej nie widać. Jest zażygane wszystko olejem. Dobra. Może jak będę robił projekt, to wam to wszystko będę mył, no to wam zrobię dokładne zbliżenie tabliczki. Bo w dzisiejszym odcinku, dzisiejszy odcinek nie jest poświęcony akurat temu. Dobra, i tak samo namówiliście mnie na quada, dokładnie na projekt quada napędzanego na gaz. Może się to wydawać śmieszne, ale jest to bardzo realne. I nie zrobię to w najprostszym możliwym sposobem, ale zrobię to ciekawym sposobem, żeby była jazda za darmo. I zrobimy właśnie takiego kłada, żeby dało się jeździć nim za free. Nie będziecie musieli wydawać ani grosza na paliwo. Nie przesłyszeliście się? Jestem w stanie zrobić takiego kłada. Myślałem zrobić ogólnie jakiegoś crossa w ten sposób napędzanego, żeby ani grosza na paliwo nie wydać, lecz no niestety jest problem taki, że motor no strasznie no, wchodzimy w zakręty albo coś, no wywalamy się na tym motorze, a quad no nie ukrywajmy, że jest taki bardziej stabilny i dlatego wykorzystam to w quadzie. Ten pomysł, ten patent, o tak można powiedzieć, więc szykujcie się na mocny odcinek, ale to tylko zapowiedź. Kończąc ten odcinek, serdecznie zapraszam wszystkich nowych widzów do zasubskrybowania kanału, bo warto. No moje januszowanie, no nie ukrywajmy, januszuję tutaj dość dużo, może nie robię zgodnie ze sztuką, może moje projekty nie wyglądają za ładnie, ale działają, więc tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!